Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Pora deszczowa przyszła już bez dwóch zdań. Należy się z tym pogodzić i nie robić z tego wielkiego halo. Co nie zmienia faktu, że ogranicza troszeczkę swobodę działania. Niemniej, to nie przeszkodzi mi w nagraniu dla was kolejnego odcinka, na który was bardzo serdecznie zapraszam. Miłego oglądania. Korzystając z każdej okazji i chwytając się każdej deski ratunku, żeby coś nagrać dzisiaj, bo leje bez przerwy, siadam z Miszą. Misza teraz jest na live ze swoimi patronami, ze swoimi widzami i ludźmi, z którymi trzyma dobry kontakt. Pozwolę sobie się dosiąść do niego, a nagrywam to teraz tak na szybciutko, żeby mieć chociaż tych parę sekund i pokazać wam, że jednak żyjemy. Przygotowano nam dzisiaj do jedzenia z Miszą takie danie, którego nigdy nie jadłem tu wcześniej. To jest taki makaron ryżowy, cieniutki, z dużą bardzo ilością grzybów. To są chyba grzyby mun, albo jakieś takie, no w każdym razie takie cienkie, dość twarde grzyby. No jajko sadzone oczywiście. I posiekana wieprzowina. Tutaj nawet boczuś widać. To wszystko z przyprawami. Muszę wam powiedzieć, że bardzo dobre. Nigdy wcześniej nie jadłem. Pierwszy raz takie danie. Super te grzyby, bo dają taką chrupiącą strukturę. Bardzo dobre. Wydawało mi się, że utknęliśmy na dobre tutaj w resorcie ze względu na padający ciągle deszcz i nieprzejezdność dróg. Ale nie. Jednak dusza rebelianta u Miszy wzięła górę i postanowił spróbować się z tą drogą. Niełatwo, zapewniam was, że niełatwo. Ślisko na maksa. Trzymam kciuki za Miszę. Czarny, ty nie idź, zostań. Zobaczymy. Ty nie będzie policji, nie? Nie sądzę. Wołałem do Miszy, żeby pojechał tą bezpieczniejszą trasą, dłuższą, ale bezpieczniejszą. Ale mówi, nie, nie. On pojedzie krótszą, ale bardziej drastyczną. No cóż, powodzenia. Korzystając z chwili ciszy tutaj w hotelu, postanowiłem odpowiedzieć na prośbę niektórych z widzów, w szczególności Andrzeja. Pozdrawiam. Nie wiem, czy to będzie tylko ten jeden raz, kiedy będę pokazywał wam, jak przygotować można sobie w domu dobry koktajl, czy może będzie to częściej się pojawiało w najbliższych odcinkach. Zobaczymy. W każdym razie, co warto, o czym warto pamiętać, kiedy robimy sobie koktajle w domu, czy nie w domu, wszystko jedno. Generalnie chodzi o znalezienie idealnego balansu smakowego. Koktajl nie powinien być mdły. Nie powinien być ani za słodki, ani zbyt wytrawny, ani zbyt kwaśny. Oczywiście, jeżeli lubicie bardzo wytrawny koktajl, to robicie go pod swoje dyktando smakowe. Ale generalną zasadą przy robieniu koktajli jest znalezienie idealnego balansu pomiędzy słodyczą, w tym wypadku miodem z lokalnej pasieki, a kwaskowością. Tu jest wyciśnięty sok z limonki, który wcześniej sobie przygotowałem. Koktajl alkoholowy wymaga dodania jakiegoś alkoholu. Świetną bazą do koktajli jest wódka. Wódka jest dość neutralna smakowo i genialnie łączy się praktycznie z każdym innym smakiem. Dzisiaj pokażę wam, jak przygotować jeden z najprostszych koktajli, czyli Fresh Fruit Martini, czyli Martini. Martini, nazwa koktajlu Martini pochodzi od szkła, w którym go przygotowujemy. Już to szkło wam prezentuję. To jest taki kieliszek. Jeżeli nie macie takiego kieliszka, możecie oczywiście przygotować to również w normalnym, zwykłym szkle, nie wiem, whisky glass, czy jakimkolwiek innym longu. Jak już wspominałem wcześniej, bazą alkoholową do tego będzie wódka. Użyję miodu, jeśli nie macie miodu, możecie użyć syropu cukrowego. Syrop cukrowy to nic innego jak cukier rozpuszczony w wodzie. No i sok z limonki. A żeby dodać charakteru temu koktajlowi, dodamy owoców. Ja tutaj będę korzystał z dragon fruita, w tym wypadku czerwonego, ale tak naprawdę do tego koktajlu można wykorzystać każdy możliwy owoc, szczególnie te, które mają dużą ilość wody, czyli soku. Na przykład truskawki, na przykład arbuz czy ananas, ale możecie to próbować robić z każdym innym owocem. Jak to przygotowujemy? A mianowicie,
tak naprawdę dobrze byłoby schłodzić ten kieliszek. Ja mam tutaj przygotowaną miejscówkę do tego. Kieliszek mi się chłodzi w międzyczasie, dzięki temu będzie dłużej trzymał niską temperaturę. Możemy użyć shakera, a jak nie macie shakera w domu, możecie użyć na przykład słoika, który później zakręcicie i wymieszacie składniki. Na początku do naszego pojemnika, shakera, wrzucamy owoce. Jeżeli macie arbuza, wrzućcie arbuza. Postarajcie się, żeby był w miarę pocięty na mniejsze kawałki, ułatwi wam to późniejsze madlerowanie, czyli ugniatanie tego produktu. Dam jeszcze troszeczkę, żeby bardziej był intensywny w smaku. Ja sobie go przełamię, żeby nie był taki jednolity, dodam odrobineczkę świeżego imbiru. Świeży imbir da tej lekkiej ostrości i azjatyckiego charakteru. Małe fragmenciki imbiru, który ląduje w naszym shakerze razem z owocami. Już na tym etapie możemy dodać troszeczkę słodyczy. Tak jak mówiłem, to jest akurat miód. Miód, który pochodzi od tutejszych miejscowych pszczół. Ile tego miodu dać? W zależności od tego, jakiego owocu używamy. Są owoce słodsze i bardziej kwaskowate. Chodzi o to, żeby, tak jak mówiłem, ostatecznie ten koktajl nam po prostu smakował. Ugniatamy. Szczęśliwie dragon fruit jest bardzo prostym owocem do ugniecenia. Szybciusieńko się z tym uporałem. Teraz dodam soku z limonki. To również kwestia... możemy przyjąć, że około 20 ml soku z limonki na 10 ml syropu cukrowego tudzież miodu, czyli 1 do 2. I na końcu dajemy jeszcze porcję naszego alkoholu. Możecie zrobić to również na bazie innego alkoholu, ale tak jak mówię, wódka tutaj się genialnie sprawdza. Dodajemy nasz trunek i lód, bo bez niego będzie nam ciężko wszystko wymieszać. Nie tylko lód pomoże nam w wymieszaniu, ale również schłodzi oczywiście ten trunek. Dobrze. Tak jak mówię, jak nie macie shakera, możecie użyć na przykład słoika. Zakręcić go i w tym momencie macie domowy shaker. Po wyshakerowaniu przelewamy nasz trunek do szkła. Szkło już jest dobrze schłodzone, widać to po szronie na jego ściankach. Upewniamy się, że nie ma tam żadnych pozostałości wody i przelewamy nasz miks do szkła. Jak widzicie, dzięki temu, że użyłem czerwonego dragon fruita, mamy bardzo intensywny i ciekawy kolor tego koktajlu. No ale nie sama prezentacja tego koktajlu, ale również jego smak oczywiście ma ogromne znaczenie. Dekoracja powinna, czyli garnie, powinno nawiązywać do składników, chociaż jednego składnika, który znajduje się w naszym koktajlu. Ponieważ używałem dragon fruita, no to i jego również użyję jako dekoracji. Tego szkła nie serwujemy z rurką, czyli słomką. Generalnie założenie jest takie, aby pić ten koktajl bezpośrednio ze szkła. Wasze zdrowie. Pamiętajcie, możecie użyć każdego dowolnego owocu. Prosta kombinacja alkoholu, soku z cytryny, z limonki i słodziwa, czyli na przykład syropu cukrowego albo miodu, a potem dowolny owoc. I mimo tego, że tak proste składniki, to otrzymujemy świeży, orzeźwiający i naprawdę rewelacyjny w smaku koktajl. Możecie przełamywać smak owoców na przykład imbirem, na przykład pieprzem albo chili. Co wam bardziej będzie smakowało? Spróbujcie sami. Genialny na upalne dni. Zdrowie.
Jeszcze jedna, ostatnia uwaga. Jeżeli nie macie shakera w domu, albo używacie shakera bostońskiego, czyli składającego się z dwóch elementów podobnych do tego metalowej i na przykład szklanej, to aby oddzielić, bo to jest ważne, aby oddzielić tą pulpę po rozgnieceniu owoców, użyjcie sitka. Takie zwykłe sitko, jak używa się w kuchni, czasami, nie wiem, do parzenia herbaty kiedyś się używało. Przelewajcie przez to sitko, delikatnie nawet mieszając, żeby zwiększyć przepustowość tego siteczka. Dzięki temu wasz koktajl nie będzie po prostu wypełniony tymi resztkami owoców. Czyli robimy tak zwane double strain albo fine strain, podwójne odcedzenie. I wtedy koktajl jest klarowny, idealny do picia. No to jeszcze raz, na zdrowie. Teraz niespodzianka. A właściwie niespodzianka będzie za chwilę. Na razie jedziemy z Miszą do niego na działkę, do niego do domu, bo Misza będzie robił pewną, ale bardzo ważną rzecz w życiu każdego mężczyzny. Co to będzie? Za chwileczkę zobaczycie. No już ruszyliśmy, a Czarny leci z nami. A on lubi długie dystanse. Tak, długodystansowiec. No to pięknie. Raz się mieści zgubił, raz pokój. Pytanie brzmi, czy aż dotrwa do samej działki? No, niech leci. Na drogę, dojedzie. Wróci w razie czego, tak. Dojechali, ale powiem wam, że z przygodami. Nie było wcale prosto. No i proszę, proszę, jak szybciusieńko. I dach, zaraz będzie. No, trzeba przyznać. A to jest zewnętrzna ekipa. Dobrze. Niezależna od dachu. Jakby miała robić to sama ekipa dach, to się martwi. Ci szybko się uwiną. Po co przyjechaliśmy tutaj, Misza? Kadambar. Takie drzewo z dżungli. Sadzonka. Co prawda, no trochę przejechała i trochę się ten... Ale to szybko odrasta. To jest bardzo mocne drzewo. Kadambar to jest takie pierwotne drzewo z dżungli, które w tej chwili już w naturalnym środowisku rzadko występuje. Ze względu na swoje dobre właściwości no, do wykorzystania po prostu jako drewno budowlane. Kadambar w ciągu 7 lat uzyskuje około 15 metrów wysokości. Także Misza, dobrze zastanów się, gdzie będziesz sadził to drzewo, bo ono za lat 15, 20, 25 będzie gigantyczne. Niech ci nie przysłania widoku. W rogu, no to dajesz. Kadambar, co ciekawe, ma również owoce. Owoce troszeczkę przypominające litchi. Można je jeść. Także w przyszłości dzieciaki będą miały radochę, jak owoce będą spadały po drugiej stronie płotu. Misza, oleż ta ziemia jest po prostu niesamowita, jaka jest żyzna, ale człowiek aż się zapada po prostu. Pysz, pysz. Albo dlatego, że mam swoje kilogramy. No w każdym razie, Misza, dom budujesz. No. Drzewo sadzisz. No. Misza, jest taka układanka, ona się składa z trzech elementów. Którego elementu brakuje jeszcze? Planujesz mi rodzinę? Nie wypadałoby chyba teraz poprzestać na dwóch z trzech. Pomyślimy. Życzę ci zatem powodzenia. Ale jutro mamy wesele z kolei. Jestem zaproszony na jedno fajne. Jedziesz na to weselicho. Będzie zajebiście. Wyjeżdżasz jutro rano i wracasz kiedy? 30. 30 to jest co jakiś czas. Dobrze. To w takim razie popatrzmy na tą wiekopomną chwilę. Kadambar, tak niepozornie obecnie wyglądająca sadzoneczka. I ty może sobie też odpalę GoPro. Może warto. Potrzymam ci w takim razie to drzewko. Poczekajmy na Miszę. Nastała wiekopomna chwila. Mamy to. Misza sadzi drzewo. Już. Szkoda, że te chaty się też tak szybko nie budują. Poczekaj, poczekaj. Drzewo potrzebuje czasu, żeby wyrosnąć. To jest kadambar. Drzewo z dżungli. Wielkie, fantastyczne, będzie pod czym siedzieć. Pod cieniem tego drzewa będziesz mógł z dziećmi się bawić. Dobra. Po robocie. A tam? A tam drugi z elementów układanki, czyli buduje się dom. No Misza, kto by pomyślał, że akurat tutaj w Kambodży? No, daj spokój. 10 lat temu, gdy ktoś tak powiedział, to nie. 10 lat temu tam w Rosji nie byłem, tylko Europę zwiedzałem. Zatem gratuluję ci, bo to milowy krok. Kolejna sytuacja taka typowa z podwórka tutejszego lokalnego kmerskiego. Misza prosił, żeby dach był niebieski. Teraz przychodzimy... Co? Zielony. Zielony, zielony, przepraszam. Miał być dach zielony. Przychodzimy... Dachówki oczywiście ceglane. Ceglano-czerwone. Ale zważywszy na to, że docelowo to ma być taki lekko żółtawy kolor ścian, to wydaje mi się, że akurat ten ceglany, czerwony kolor dachówek będzie lepiej pasował niż zielony nawet. Hello, Susday!
zrobię tutaj wjazd przez okno. Na razie tutaj śpią pracownicy, niektórzy, bo część śpi oczywiście tam w tych namiotach. O, dzień dobry, jest skład właśnie. Niech się mury pną do góry. Tam już chłopaki zabudowują tę część poddasza, pod sam sufit. No, idzie robota do przodu. Nawet pogoda się uspokoiła. Widok z poziomu tarasu, tutaj taras, stoi już właściciel na włościach, a tam chłopaki kończą, a właściwie teraz wchodzą poprzeczne rzepki do kładzenia tych ceglanych już elementów. Będzie kolejne wielkie święto tutaj u nas. W sierpniu myślę, że już będziemy topili budeczkę. Że już będzie gotowa chata? No to już niedługo. Ja sobie chyba na urodziny zrobię tutaj. I to jest słuszna koncepcja, urodziny na nowej chacie. Misza mówi, że widać, że ekipa od dachu jest profesjonalna, zewnętrzna. A tutaj czarny kmał przyleciał jednak, tak? Ale teraz odpoczywa. Za długa trasa dla ciebie? Daj spokój, taki wyżeł jak ty. Jeszcze przebitka na chatę Miszy przez pryzmat posadzonego drzewa. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, żeby wam pokazać. Ta ziemia mega żyzna, ale okleja opony momentalnie, tworząc po prostu śliską, jednolitą powierzchnię. Nie ma tutaj żadnego już bieżnika. No i ta śliska powierzchnia plus ta śliska powierzchnia powoduje, że przyczepność z tego motoru jest bardzo znikoma. I parę razy żeśmy prawie że się wywrócili teraz jadąc, a jechaliśmy bardzo powoli i ostrożnie. To tak jakby jeździć bez kolców na lodzie. Wróciliśmy od drugą drogą, krótszą trochę, ale generalnie mniej bezpieczną i prawie żeśmy wyrżnęli. Na sam koniec zdecydowałem się na zejście z motoru i przejście tutaj przez krzaki. A tu jeszcze mrówki czerwone, fuj, no trudno, idę. I z tym samym momencie przyjechaliśmy, albo się przyszliśmy i przyjechaliśmy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tradycyjnie i zapraszam na jutro, na kolejny odcinek. Dzisiaj życzę wam spokojnego, miłego dnia. I jeśli macie ochotę, to coś nowego powinno już się niedługo pojawić na kanale, czyli z pieprzem. Tarong pokazuje, jak przygotować fried noodle w khmerskim stylu. Aha, no i pamiętajcie również, jak macie ochotę czegoś posłuchać, to jest kanał do słuchania. YouTube, kanał do słuchania. Takie coś zupełnie innego niż moje daily. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Hej.